Wysłaliśmy do nich ogień i od dołu ponowiliśmy atak. I tutaj w pierwszym ataku, przy którejś tam serii, już mając doświadczenie odnośnie bombowców, że trzeba nie w kadłub, nie tego, a jakiś silnik, lewy, prawy silnik strzelał. Punkt czuł. I właśnie do tego silnika się uczepiłem, trzymałem, czy masz w końcu, pani buchnęło z niego to. I ten samolot zaraz przeszedł takie przez plecy w skręt taki poszedł. Ponieważ ja ostatnio osłaniałem dywizjon, więc wykonałem w tył zwrot, do nich odwróciłem się i po prostu, żeby ich odpędzić od ataku na naszą grupę, prawda? I to wykonałem zresztą to zadanie. Z tym, że jeden związał się do walki, mając olbrzymią przewagę szybkości. Cały czas strzelał, cały czas słyszałem jak gdyby groch rzucony na blachę i cały czas ciągnąłem walkę w dół. A teraz trwa to z wysokości 8000, bo cały czas ma Niemiec przewagę, do wysokości 1000 metrów, to jest 7000 cały czas w niebezpieczeństwie. Z tym, że ja coraz bardziej wyłażę z tego kręgu, coraz bardziej Niemcowi jest trudniej, coraz bardziej ja się zbliżam, wyrównuję tą walkę, doprowadzam do swojej przewagi. Niemiec w momencie, kiedy już widział, że już nie zdoła mnie wejść ponownie w ogon, powinien wykonać wywrot w dół i uciec po prostu. I zrezygnować z walki. On tego nie zrobił. Konsekwentnie ciągnął walkę do końca. Ale koniec właściwie był dla niego tragiczny, ponieważ ja już zacząłem zdobywać tą przewagę, wchodzić mu w ogon i krótką tą serię rozstrzygnąłem, powiedzmy. Zresztą ja też byłem sam zestrzelony. Wiedziałem, że Messerschmitt mnie minął i beczkę sobie przed nosem nie zrobił, ale ja już w ogniu byłem.